Od kilku dni możemy śmiało powiedzieć, że Polskę opanowały tropikalne upały. Bardzo ciężko, ale trzeba sobie dać radę. Pamiętamy o tym, żeby dużo pić, chowamy się przed słońcem. Oczywiście. Dużo piję gdzieś chyba z 3 butelki wody dziennie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia aż dla 4 województw, w tym dla naszego regionu. Według prognoz temperatura powyżej 36 stopni będzie doskwierać nam do czwartku. Lekarze apelują więc, by rozsądnie korzystać ze słońca, bo jego nadmiar może doprowadzić nas do poparzeń, a także do udaru słonecznego. O czujność i rozwagę apeluje także policja, bo kiedy żar leje się z nieba, wystarczy 30 minut, by temperatura w aucie przekroczyła nawet 55 stopni. Dlatego pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w aucie podczas upałów. My tutaj apelujemy o zachowanie szczególnej rozwagi. Są przypadki, kiedy dziecko zaśnie w samochodzie, a rodzic tylko na sekundę dosłownie wyskoczy do sklepu i tragedia jest gotowa. Nie ulegajmy również namowom dzieciaków. Mama, czy możemy zostać w samochodzie, my sobie na komórce pogramy, a ty idź zrobić zakupy. Dosłownie wystarczy kilka chwil, aby nagrzana karoseria samochodu zrobiła po prostu wewnątrz piekarnik. Nie pozostawiajmy także zwierząt. Tak, zadbajmy szczególnie w tym okresie o zwierzęta. Nie można w żadnym wypadku pozostawiać zwierząt w samochodzie, a także zadbajmy o te pieski, które stróżują nam przy budach, żeby był stały dostęp do wody. Zabrzeńscy kierowcy, tak jak pan Marcin, na szczęście wiedzą, że upał może nie tylko zaszkodzić, ale także zabić, dlatego reagują. Staram się takie zachowania, że tak powiem, tępić. Nie, no tak się nie robi. Po prostu, no, jeśli jest taki upał, biorę pieska, no to wiadomo, że się go bierze ze sobą, jeśli się jedzie na zakupy, no to zostawia się go w mieszkaniu, a nie się zostawia tak samo w mieszkaniu, tak samo okna otwarte i tak dalej, nie? I dużo wody. I dużo wody, oczywiście. Zostawiam nigdy. Staram się, żeby takiej sytuacji nie stwarzać. Mimo wielu kampanii społecznych w mediach wciąż pojawiają się informacje o bezmyślnych rodzicach i opiekunach zwierząt. Dlatego policja apeluje, jeśli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, reagujmy. Możemy wybić szybę w samochodzie w celu ratowania człowieka bądź zwierzęcia. Jeżeli obawiamy się, że nie damy rady, bo wybić taką szybę to naprawdę potrzeba trochę siły, możemy wezwać służby albo poprosić kogoś o pomoc. Nie bójmy się ratować ludzkiego zdrowia.